25 listopada rozpoczęła się międzynarodowa kampania zatytułowana 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Tak jak w latach poprzednich, w jej obchody włączyło się nasze miasto, konkretnie Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej. Tak, jest to kampania, w którą włączamy się corocznie. Rzeczywiście ten 21 listopada to nie jest przypadkowa data. Jest to Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy wobec Kobiet. Kampania trwa do 10 grudnia, to właśnie te 16 dni. Natomiast 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Takie umiejscowienie kampanii ma na celu zwrócenie uwagi, że prawa kobiet to łączą się bardzo mocno z prawami człowieka. Wcześniej, w latach ubiegłych, ta kampania przybierała, obchody tej kampanii przybierały formę happeningu, dość fajnie odbieranego przez społeczność naszego miasta. Rozdawaliśmy białe kwiatki pod urzędem miasta i w kilku innych lokalizacjach z takimi informacjami dotyczącymi oferty ośrodka i oferty pomocowej. Jak będą wyglądały tegoroczne obchody? Będą się różniły ze względu właśnie na pandemię koronawirusa? Tak, będą się różniły. Zrezygnowaliśmy z happeningu, w którym rozdawaliśmy te kwiaty. Natomiast tak jak w poprzednich latach, będą dyżury specjalistów dostępne dla mieszkańców. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać o problemie przemocy, której sam doświadcza lub zna kogoś, kto takiego problemu doświadcza, to jest taka możliwość. Będzie dyżurował u nas w ośrodku psycholog, pedagog i prawnik. Jeżeli chodzi o daty tych dyżurów, to są one dostępne na stronie MCPS-u, na stronie ośrodka oraz na profilu facebookowym naszego ośrodka również. Te konsultacje można umawiać telefonicznie. One mogą być anonimowe, nie trzeba absolutnie się przedstawiać, więc myślę, że to też ułatwia w wielu sytuacjach podjęcie tematu. Czy te konsultacje będą prowadzone również też osobiście, czy tylko telefonicznie? Czy umawiamy się telefonicznie na konsultacje? Znaczy, umawiamy się telefonicznie na konsultacje, głównie telefoniczną, w szczególnych przypadkach, jeżeli rzeczywiście sprawa jest skomplikowana, wymaga kontynuacji podjęcia jakichś działań przez służby, to jest też możliwość spotkania się w dalszych terminach już ze specjalistami bezpośrednio. Dopuszczamy taką możliwość. Poza tym, takim dodatkowym działaniem jeszcze w tym roku będzie umieszczenie w lokalnej prasie, dokładnie w wydaniu 8 grudnia, takich ulotek informacyjno-edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy, na których również będzie można znaleźć namiary, dane kontaktowe do naszego ośrodka, gdzie można korzystać z pomocy każdego dnia w roku, nie tylko w czasie kampanii. Czy podczas tej kampanii co roku realizowany jest cel? Czy ludzie korzystają z oferty przygotowanej przez Was? Czy jest zainteresowanie? Tak, jak najbardziej. Zainteresowanie z roku na rok jest coraz większe. Ta świadomość społeczna rośnie. Taki też jest cel tej kampanii, żeby podnosić świadomość społeczną dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy wobec kobiet. Ponieważ jest to temat bardzo delikatny, bardzo wrażliwy, ale też zwracamy tutaj uwagę, że bardzo ważne przy przeciwdziałaniu przemocy jakiejkolwiek jest to, aby reagować. Zarówno podejmować działania, jeżeli nas to dotyka, ale też reagować i wspierać osoby, które tego zjawiska doświadczają, bo to wsparcie jest bardzo ważne w wyjściu z tej trudnej sytuacji. No właśnie, jak ludzie powinni reagować na przemoc? Co powinno zwrócić ich szczególną uwagę w takich sytuacjach? No myślę, że szczególnie w tej sytuacji, w której teraz się znajdujemy, gdzie jesteśmy zamknięci w domach, ważne jest, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół nas. Jeżeli dostrzegamy takie symptomy, nie wiem, słyszymy, że u sąsiadów coś się dzieje, powtarzające się awantury, wyzwiska, czasami warto zagadnąć taką osobę, która gdzieś jest wokół nas. Warto powiedzieć, że jest się, że może taka osoba liczyć na wsparcie. Jeżeli mamy informację, gdzie szukać pomocy, może warto taką informację przekazać. Ale też warto pamiętać, że zjawisko przemocy dotyczy też osoby starsze, które często są nie tylko w czasie pandemii, ale na co dzień zamknięte w swoich domach. I trzeba pamiętać, że zjawisko przemocy tutaj może objawiać się nie tylko nadużyciami w kwestii naruszenia
naruszania nietykalności cielesnej, ale też często jako zaniedbanie, tak? Czyli jako, nie wiem, uniemożliwienie dostępu do lekarza, ograniczenie pomocy, jakby niedoopiekowanie jakimiś osobami. To tyczy osób starszych, ale również też dzieci. A gdzie powinniśmy interweniować? Gdzie zgłaszać takie sytuacje? No jednym z takich miejsc jest oczywiście nasz ośrodek, natomiast tutaj bardzo ważną rolę odgrywają służby, które mają możliwość wejścia w środowisko, czyli na przykład pracownicy socjalni lub dzielnicowi. To są takie osoby, które jeżeli dostaną taki sygnał w ramach swoich kompetencji, mogą taką osobę odwiedzić, porozmawiać, jakby wejść do niej do domu, ponieważ mamy świadomość, że nie każda z tych osób może przyjść tutaj do ośrodka, może się zgłosić i wtedy jest to bardzo ważny taki element, że ktoś z zewnątrz zagląda, dopytuje, dowiaduje się i to też daje taki sygnał, że ktoś z zewnątrz się tym interesuje i daje możliwość chociażby ujawnienia takiej sytuacji i udzielenia właściwej pomocy. To jeszcze na koniec zapytam, czy teraz w czasie pandemii, bo się słyszy, wielu specjalistów apeluje, przybliża ten temat, czy zauważyliście wzrost interwencji przypadków przemocy domowej? Myślę, że u nas w mieście ten wzrost utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie, aczkolwiek myślę, że jest to i tak dobra sytuacja, ponieważ obawialiśmy się, że liczba tych interwencji i ujawniania tych przypadków spadnie. Natomiast cieszy nas, że jakby nie jest to temat, który gdzieś tam został zapomniany, gdzieś tam jest jeszcze bardziej ukryty. Zainteresowanie jest dość spore, rzeczywiście tych przypadków, no niestety jest dość dużo, ale z drugiej strony cieszy nas to, że osoby pokrzywdzone przemocą nie zostają same i te przypadki mimo tej naszej izolacji są ujawniane. Z oferty Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej można korzystać przez cały rok, nie tylko teraz w czasie kampanii. Tak, jak najbardziej. Cały czas działa punkt konsultacyjny do spraw przemocy w rodzinie. Pracuje zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Są prowadzone procedury niebieskiej karty. Przyjmują specjaliści, psycholog, prawnik, pedagodzy, socjoterapeuci. Więc jak najbardziej można całorocznie korzystać. Jest to oferta nieodpłatna. Tak jak wspominałam, można z niej też korzystać anonimowo, czy to zasięgając porady telefonicznej, czy nawet wysyłając maila na adres zespołu interdyscyplinarnego czy ośrodka. Na te maile też odpowiadamy, udzielamy informacji, kierujemy do specjalistów.